Wiem, że już dawno nie było, powracam po długiej przerwie. No i nie był, znaczy nigdy nie było filmu o orkach, ale ten film powstał przez potrzeby, no i moje zapotrzebowanie, że tak to powiem. No i w ogóle kim jest ten ork? No bo orków wymyślił Tolkien, prekursor fantastyki. On tam pisał, że to no taki typ troszeczkę jakby człowieka, takiej istoty bardziej. W sumie słowa człowiek to on unika, bo to były tak naprawdę elfy, a nie ludzie. No to humanoidy. Ork to taki tam humanoid, to jest najlepsze stwierdzenie, humanoid. No i Tolkien pisał, że no ci orkowie to tam powstali, no właśnie powstali, ale to był taki no archetyp istoty zamieszkujących Ardę. No i nie ukrywam, że dość dużo tych ludzi podobnych do orków widywuję w swoim życiu współczesnym. Trzeba powiedzieć, kim w ogóle był ten ork u Tolkiena. Bo to nie było tak, że się orkiem człowiek. Cały czas mówię człowiek, a to nie był człowiek. Orkiem się elfy nie urodziły, bo to były elfy. Ani się nie urodziły, tylko one się stały. One się stały orkami. Elfy, które się urodziły elfami, zostały orkami. No i przez co zostały orkami? No, przez metamorfozę, tylko że ta metamorfoza nie nastąpiła dobrowolnie. Po pierwsze, a po drugie, to była dość oporowa, brutalna metamorfoza, bo to było tak, że nie dość, że się człowiek. Kurde, co ja mam z tym człowiekiem? Że ten elf się stawał orkiem, to wbrew woli się stawał orkiem w trakcie metamorfozy. Metamorfozy, bo to było tak, że był taki wielki, zły Valar, zwany Morgothem, i on łapał te elfy do klatek, i on tak torturował te elfy, tak nasanczał złem, że tak to powiem. No i przez te zło elf stawał się orkiem. No a ork to już był zaprzeczeniem elfa, bo elfy to, jak wiadomo, u Tolkiena to były piękno tam. Inteligencja, no po prostu wzór do naśladowania, takie spaczenie, negacja, no i dobra. No i idę w ogóle z opisem, czyli no tak jakby nie antologię orka. No i przede wszystkim ci ludzie orkowie, no czyli no ci źli ludzie, tak, bo orkowie to byli ci, no teoretycznie źli. No ja wiem, już słowo złe, zło to jest tak w filozofii, naprawdę. Temat rzeka i można sobie coś tam właśnie. W sumie sam coś podobnego robiłem, robiąc film o nazwie Dobro Zła, no ale dobra. Ten ork to jest no hedonista. I u ludzi, jaki. Znaczy u ludzi. No u Tolkiena ten ork był właśnie hedonistą. To byli ludzie myślący prymitywnie. Konsumpcją. Jak coś się zje, to zje, jak się nie zje, to nie zje. No. Jakieś tam, nie wiem, oni wierszy nie układali, żadnych poematów, żadnych obrazów, żadnych mem, tylko zjeść, wyspać się, wysikać i tyle. No i to samo są ci ludzie orkowie, hedoniści, no i dobra. Kolejny dość ważny element właśnie tych orków, solidaryzowanie wspólnym wrogiem, wróg wroga wrogiem. I o co chodzi? No bo jak wiadomo, prawdopodobnie nie oglądaliście tego Bubla od Amazonu, a jeżeli tak, to oni tam mówili, że oni są solidaryzowani, że ork z orkiem bratem. Nie. To oni się nie lubieli. Tak mocno, że no właśnie, pewnie część z was już oglądała film tam Petera Jacksona. To był Władca Pierścieni, Dwie Wieże albo Powrót Króla. No ale nieważne, no byli tam ci dwaj hobici, Merry i Pippin, jeśli dobrze pamiętam. Nie, to może był Frodo i. I sam. No, dwa hobity. No i tam orkowie głodni są i mówią, że no, my to głodni jesteśmy. Nic tam nie dali na. Kurczę. Czekajcie, bo. Powrócę po cięciu. No i ci orkowie, my głodni, a tej mamy dwóch jeńców, a przecież nie ma żadnego nakazu, żeby w całości, a może im nogi utniemy i sobie zjemy. I wtedy taki właśnie oficer mówi, że nie, to jest rozkaz, nie próbujcie nawet w ogóle ich ruszać. No, a tacy, no i ci orkowie nalegają, no my głodni, no daj coś zjeść, no w ogóle, no kurde, my głodujemy, aż w końcu co? No właśnie, bierze ten oficer miecz i na pół orka. I potem co? I on mówi, że no, macie być. I fu się rzucili ci orkowie, żeby zjeść tego, te truchło orka.
Jak kanibale jakieś. No właśnie, bo jedyne co solidaryzowało orków ze sobą u Tolkiena, to był wspólny wróg. Oni rywalizowali ze sobą jak tylko można było. I to właśnie pokazał Peter Jackson w swoim filmie właśnie, że ci orkowie to tak naprawdę oni są skłóceni wewnętrznie. Nie, właśnie solidarność to był atrybut, no nie wiem, ludzi, elfów, a nie tam orków. Orki to tylko dlatego, że mieli wspólnego wroga, czyli elfa, to tak, razem, w ramię, tylko po to, aby tego wroga zająć, a potem co? No siebie nawzajem ciąć. I to wśród ludzi też właśnie często jest, to taka rzekoma solidarność, że tutaj niby my się lubimy, a tu cyk, nóż w plecy. To są właśnie ci ludzie orkowie. No ale dobra. A w sumie jeszcze tam przykład, bo prawdopodobnie kojarzycie NSZZ Solidarność. No i tam był przywódca Wałęsa. No i jak się człowiek dobrze wczyta w historię tego ruchu i tak dalej, posłucha, co tam ci ludzie, członkowie o sobie myśleli, to się okazuje, że co? Że TW Bolek, to znaczy wtedy jeszcze nie wiedziano, że to był TW Bolek. No ale TW Bolek tamten Wałęsa rządził. I próbowali go ci ludzie jak Gwiazda, Kuroń, Modzelewski. To jeszcze był tam. No po prostu zarząd chciał go wywalić. Wywalić TW Bolka, a TW Bolek się zapierał, trzymał kurczowy. To jest właśnie no, to taka solidarność, że niby nie lubimy PRL-u, ale siebie też nie lubimy. To tak. Potem mówią wam bajki, że no, my to wspólni, tak. Solidarnie jeszcze czekaj. No dobra. No i tak jak wcześniej mówiłem o tych orkach tolkienowskich, że to tam przez metamorfozę zła, że tak to powiem, to jest właśnie te rozczarowanie życiem, zlagrowany przez życie. No właśnie, że ten ork to nie urodził się orkiem. On był tak jakby właśnie prześladowany, jakby poturbowany przez życie. O, to jest dobre słowo. Człowiek poturbowany przez życie staje się orkiem. To nie jest tak, że człowiek się rodzi. No nie masz, paradoksalnie, to nie mowa, żeby człowiek tak o dziczy stał się takim orkiem. Bez żadnego bodźca zewnętrznego. Paradoksalnie, chociażby w Biblii mamy ten fragment, gdzie że tam prawo Boże, Bóg w sercach ludzi zapisał i tak dalej. Człowiek oddolnie ze swojej samej natury ludzkiej jest już, no może nie najlepszy, ale nie najgorszy. Trzeba zewnętrznego bodźca, czyli no właśnie krzywdy, trzeba to mówić, no krzywdy, różnego rodzaju krzywdy powodują, że człowiek się staje takim, no, orkiem. I chociażby, no nie wiem, pech, koszt i tak dalej, koszt w życiu, no różne takie tam turbulencje życiowe, tak? Jak chociażby o zwolnienie z pracy, no dobra, nie będę mówił już dłużej, bo już wcześniej mówiłem o tej metamorfozie. No i kolejny aspekt tych orków. Niska duchowość. To są ludzie, no, niskiej duchowości, na no, jakieś tam, tak jak mówiłem, ideały typu wiersze, filozofia. Jedyna filozofia, jaką by ork wytworzył, czyli ten człowiek, no, prymitywny, jakby nie patrzeć. Prymitywny przez hedonizm swój. Jeżeli już jakąś filozofię wytworzy, to nie będzie to nic jakiegoś absurdalnego, jak, nie wiem, rzecz sama w sobie Kanta. Tylko nie na jakichś tam pierdołach typu materialnych rzeczach. Typu, że piwo rozwesela. No tak, no improwizuję, no ale no, ciężko mi przedstawić tą duchowość, będąc człowiekiem duchowym. Wszystko, co nie pomyślę, to jest duchowe. No niestety. Ale, no właśnie, bo hedonizm oznacza przyjemność. Tylko, że no, jest jeden problem, bo chociażby taka książka mi sprawia przyjemność. Ale orkowi już nie. I to ciężko. I to jest hedonizm. No właśnie, hedonizm orka jest hedonizmem materialnym, nie duchowym. To właśnie dlatego napisałem niska duchowość, bo to są ludzie o niskiej duchowości, czyli ich przyjemności są przyjemnościami materialnymi. No bo tylko patrzą paradygmatem takim materialnym. No i kolejny właśnie aspekt, czyli rozumie tylko co pojmują zmysły. Tak? Czyli nie wiem, właśnie rzecz sama w sobie dla orka jest niepojętna. Bóg jest niepojętny i tak dalej, w ogóle.
A czy Bóg to teoretycznie z definicji jest niepojętny, ale dobra. No po prostu różnego rodzaju rzeczy fiducjarne, jak chociażby waluta, dla nich są niepojętne. Mechanizm działania walut? Nie, no gdzie? Oni po prostu, dość typowe u takich ludzi jest mówienie: nadrukujmy pieniędzy, będziemy weseli. No już nie dość, że się pojawia to myślenie materialistyczne, no bo po co on drukować te pieniądze? Przecież nie po to, żeby sobie były, tylko żeby coś się nakupić za te pieniądze i nakonsumować, tak? I po to właśnie oni tych pieniędzy chcą. Po drugie, to w ogóle myślenia matematycznego takiego nie mają i nie domyślają się, że to spadek wartości pieniądza. Ja mówię takim orkom: idź ty, człowieku, do Wenezueli, do Indonezji, no nie wiem, gdzie jeszcze jest słaba waluta. Do Węgier chociażby. Nie, nadrukujmy pieniędzy. To mnie dziwi, że często to mówią, o ile młodzież, jak to mówisz, ale potrafią to mówić ludzie nawet starzy, nadrukujmy pieniędzy, którzy pamiętają 95. Hiperinflację. Nie, wraz nadrukujmy. Musi po tyłku, musi się kurde nadziać na tego kolca, tak jak w empiryzmie, że jest róża i dopiero jak się w kolca wbije, to a, boli. Nie, jak zmysł nie ogarnia, to on tego nie ogarnia i tyle. I możesz gadać, możesz tłumaczyć, możesz robić iluzje, porównania. Musi po tyłku dostać. Bo tylko to obejmują zmysły, no. No i dobra, no i dalej właśnie niedialektyczne myślenie i mowa. I w sumie to jest powód, dlaczego ten film nagrywam. Bo ci orkowie, no, tak jak mówiłem, to są ludzie przemienieni tam przez zło, którzy czynią zło. I mowa tych orków to nie jest mowa taka dialektyczna, że tam, tak jak mówiłem, nie wiem, drukowanie pieniądza obniża jego wartość. Nie, to dialektyka, nie, to u tych ludzi dialektyka nie istnieje. Nie możesz w ogóle żadnych argumentów. Ty musisz być razem z nim albo przeciwko jemu i tyle. Nie można być nawet jakkolwiek, nie wiem, ambiwalentnym albo, no właśnie, przeciwnego zdania. No i mowa niedialektyczna, bo typowy ork to nie jest ork tak jak ja, że tam mówi coś tam, tylko być lepiej. Takie. Dlaczego tak drogo? Słabo. To takie typowe właśnie słownictwa takiego orka, że to nie jest ani elokwentne, ani dialektyczne, ani rozsądne, tylko właśnie takie typowe emocjonalne, hedonistyczne mówienie, takie a mógłbyś lepiej, jesteś głupi. To są właśnie tacy orkowie. Czyli, no tak jak mówiłem, podsumowując, ork to jest zła istota przemieniona przez zło do zła, że tak to powiem, człowiek skonfliktowany, niedialektyczny, hedonistyczny i pozbawiony duchowości. I tym właśnie jest ork Tolkiena i to jest tak jakby, no, taka metafora na takich ludzi, orków właśnie. Bo nie ukrywam, że u Tolkiena te różnego rodzaju stwory krasnące, to nie są jakieś tam zmyślone narody, zmyślone istoty, tylko to są tak naprawdę archetypy ludzi, ale elfy są aniołami. Orkowie, no to antytezą tego anioła, czyli antyaniołem, że tak to powiem. Ludzie, no to po prostu ludzie. Hobbit to jest teoretycznie tak jakby człowiek, ten taki czytelnik, ten co to czyta. Chociaż też tacy, no malutcy ludzie, biedni, tak, o których mówi właśnie Biblia, że tam, nie wiem, to co uczyniliście maluczkim, to imię uczyniliście i tak dalej. No ale ci, no te dobra, już powtarzam coś, co już powiedziałem. No cóż, do widzenia.